Dziś mamy inaugurację projektu Samoobrona Kobiet Zaufaj Wojsku, projektu, który realizowany jest w 16 województwach na terenie Śląska 7 sobót i 7 niedziel w okresie od dnia dzisiejszego, 27 maja do 20 sierpnia, bo wtedy kończy się ostatnia gdyby edycja tego szkolenia. Chcemy tutaj promować obronność. Chcemy przeszkolić kobiety z podstawowych technik samoobrony. Pierwszy etap, jak widzimy, kobiety mają szkolenie z podstaw zachowania się w czasie sytuacji kryzysowej, czyli jeżeli ktoś by ją, daną osobę napadł, chciał ją udusić, chciał ją zaatakować nożem, tak? Będą tutaj modelowe przykłady, jak użyć rąk do obrony, jak użyć nóg do obrony. Będą pokazywane i modelowane kopnięcia, jak się przed nimi oczywiście bronić. Drugim etapem będzie szkolenie medyczne. Podstawy zachowania się w sytuacji kryzysowej medycznej, tak? No i później trzeci etap będzie połączenie jednego i drugiego razem. Myślę sobie, że właśnie takie umiejętności samoobrony są bardzo potrzebne właściwie w każdym czasie. No i chciałam skorzystać właśnie z takiej możliwości. Może dlatego, że jestem około 40 i chciałam trochę podnieść swoją formę, kondycję, czegoś się dowiedzieć na temat zdrowego stylu życia.